Demonstrują pierwsze techniki wnełaza. Zapraszam, proszę. Widzą Państwo, że przed każdą wykonaną techniką jest kółko, czyli szacunek dla przeciwnika. Walka w judo odbywa się w pozycji stojącej, czyli w Taci Łaza, ale także może przejść do pozycji niższej, czyli parterowej. I teraz przejście do dźwigni. Udech i Dziki Dzigi Gatame. Parter poddając się klepie. Ilonka tutaj demonstruje technikę dźwigni. Teraz Paweł demonstruje trzymanie. W parterze możemy zakończyć walkę przed czasem, stosując dźwignię, gdzie parter odklepie, bądź duszenie. Wielkie brawa! Paweł oraz Ilonka, dźwignia oraz przejście do trzymania. I można wygrać walkę przez trzymanie, gdy utrzyma się partnera 25 sekund. I teraz tygrysek z Karolem. Też ukłon, szacunek dla przeciwnika i też przejście jedno w parterze. Bardziej widowiskowa walka jest w Taci Łaza, czyli w stójce, dlatego tutaj demonstrują tylko po jednej technice. Naprawdę klub Judo Samuraj, wiele sukcesów na arenach krajowych, europejskich i światowych. Taką sztandarową postacią trenera Adamskiego, bo to jest główny trener, była Ewa Krause, nieżyjąca już zawodniczka, 5. zawodniczka Igrzysk Olimpijskich, mistrzyni Europy seniorek, jedyna w gronie. Brawa dla tygryska, fantastycznie, dla tygryska oraz Karola, wielkie brawa. Ewa Krause, mistrzyni Europy seniorek i naprawdę tutaj każdy z dumą ćwiczy i chce do takich wyników wysokich dojść, jakich dochodziła Ewa. A prezesem klubu jest jedyny medalista olimpijski, pan Marian Tałaj, czyli cała ta drużyna samurajska trzyma się razem. I rywalizacja jest partnerska, naprawdę na wysokim poziomie z drugim klubem, z Gwardią Koszali. Daga oraz Anika, wspaniałe też przejścia. I teraz przechodzimy do pozycji Taci Łaza, czyli do rzutów. Ja może proponuję, tygrysek, stańcie z boku, może dobrze, bo jest mała mata, żeby nie było kontuzji. I przechodzimy, ale zejdźcie z maty, może tylko para, która będzie wykonywała rzuty. Para, która będzie wykonywała rzuty, będzie na macie, tak jest. No i teraz widzą Państwo, Ilonka niższa jest, lżejsza oczywiście, zgrabna dziewczyna, ale naprawdę Państwo wierzą mi. I po Seoi Nage, piękny rzut, koronny rzut koszalińskich judoków i judoczek. Ilonka jest o wiele niższa, lżejsza, ale w judo jest główna zasada: ustąp, a zwyciężysz. Czyli trzeba ustąpić pola, zejść z linii ataku. I teraz wspaniałe podcięcie Rashi Barai. Też podcięcie, trafienie w moment. Czyli nie wkłada dużo siły, a naprawdę sprytu i przede wszystkim Kuzushi, czyli wychylenia. I teraz Kochi Gari Makikomi. Tą techniką wygrywał bardzo często zawody pan Marian Tałaj. Wielkie brawa. Paweł i Ilonka. I teraz Paweł z Karolem. To już będą mocniejsze rzuty. Panowie już... Harai Goshi. Bardzo dobry rzut. Bardzo dobrze wykonany. Widzą Państwo, że po rzucie Paweł w pozycji stojącej zostaje, czyli bardzo dobrze technika wykonana jest i dynamicznie. I Tajotoshi. Też piękne rzuty Tajotoshi. No i teraz Karol się zrewanżuje. Oczywiście to są... Ale zrewanżuje się tygryskowi. No i teraz Karol zdemonstruje kilka technik z tygryskiem i po Seoi Nage. Tak jak powiedziałem, koronny rzut, taka wizytówka koszalińskiego judo. I Seoi Nage z kolan, to już jest trudniejszy rzut. Bardzo dobrze wykonany. Karol Łuziński, proszę Państwa, no to... to jest teraz troszeczkę... Już judo jest zakazane, czyli tak zwana balaszka, czyli dźwignia z pozycji stojącej. Ale Karol, tu powiem Państwu, jest mieszkańcem tego osiedla i naprawdę osiedle ma się kim chwalić, bo naprawdę zawodnik na turniejach już zdobył wiele pierwszych miejsc. Wielkie brawa, Tygrysek oraz Karol. Ale że jak także trenują nas dziewczyny, Państwo zobaczą teraz jak dziewczyny walczą, jak fantastycznie się rzucają. Daga. To jest, tak jak wspomniałem wcześniej, zawodniczka, która już trochę lat trenuje, a zaczęła treningi w wieku 5 lat. Jest jej to pasja i naprawdę bardzo dobrze się uczy, czyli ta nauka ze sportem potrafi pogodzić te dwie rzeczy. Po prostu wychowana w sportowym klimacie. A Anika, także zawodniczka, która, tak jak wspomniałem wcześniej, Karol przyprowadził i naprawdę bardzo fajnie trenują. I treningi odbywają się u nas na macie, na nowej, pięknej hali wybudowanej codziennie, a ci zawodnicy trenują tak zwany Kopernik do Torunia, tak? Pociąg. A zawodnicy trenują codziennie. Grupa młodsza trenuje 3 razy w tygodniu. I Krzysiu, brawo, tutaj pani, widzę, jest fanką Krzysia, tak? Krzysiu, zawsze ulubienie z publiczności, płci piękne. Bardzo ładnie, Krzysiu, fantastyczny. I tylko jeszcze powiem, że mamy trenerów z najwyższej półki, z 1. klasą mistrzowską. To są tacy trenerzy, których w kraju jest 40 judoków, a tu w Koszalinie, w Samuraju nas jest 6, czyli bardzo wysoki poziom także wychowawczy. Uwaga, i coś mamy jeszcze dla Państwa, a mianowicie Poproszę panią przewodniczącą Dobrzańską. Czy jest pani przewodnicząca? No, można kibicować, proszę państwa. Jest tutaj pogotowie, jest policja, spokojnie. Jeżeli tygrysek wygra, policja zabierze tygryska, a pogotowie panią Ewę. A może będzie odwrotnie, zobaczymy. Uwaga, panie Ewo, zapraszamy. Hadzime po japońsku, zaczynamy. Hadzime i fantastyczna walka. No i wielkie brawa dla pani Ewy. Zobaczymy, kto tę wojnę wygra. On na razie jak taniec. Taniec, przytulaniec, ale to jest naprawdę twarda, mocna walka. Na razie dialog, rozmowa, ale będzie chyba się działo. Uwaga, fantastycznie, brawo! Brawo dla pani Ewy, brawo dla pani Ewy. Fantastycznie. Czyli wielki pojedynek Ilonka, drugi pojedynek Ilonka oraz pan przewodniczący Rady Miejskiej, pan Stefan Turowski. Uwaga, no i teraz najważniejsza rzecz, jak robimy pokazy. Czy całe są skarpetki, czy nie ma dziurki, to jest też ważne. Tak, nie, no wszystko jest okej. Uwaga, i wychodzi pan Stefan, no jest tutaj już. Pan Stefan był koszykarzem, ale kiedyś też robił judo. Uwaga, chodzimy i rozpoczęli. Ależ na razie z uśmiechem na ustach, ale przywitanie. No tu lekką przewagę ma chyba Ilonka, ale patrzę tutaj teraz prawą ręką ładnie objął pan Stefan Ilonkę i będzie chyba mocny, nie, chyba będzie kontra. I może bijmy brawo, może pomożemy. Brawo, a jeszcze z przykleknięciem, naprawdę kapitalnie, kapitalna rzecz. A ja poproszę ostatnią już osobę, przepraszam. Dalmatyńczyk kontra tygrysek, zobaczymy, chodź. Dalmatyńczyk kontra tygrysek. Brawo, Dalmatyńczyk. Proszę popatrzeć na wyraz twarzy Weronie. O, piękne wykazanie! Co to było, Tajotoshi? Tak, to było Tajotoshi, tak jest. Weronika, Wercia, fantastycznie, wielkie brawa dla Werci. Wercia, chodź, dostaniesz od nas prezencik mały, kapitalnie, czyli Dalmatyńczyk wygrał z tygryskiem z Kubusia Puchatka. Dziękuję uprzejmie, życzę przede wszystkim państwu miłej jeszcze i dzisiaj fantastycznej zabawy. Zbliżają się wakacje, już no, od wczoraj można powiedzieć, że są wakacje. Proszę pamiętać o dzieciach, o bezpieczeństwie, bo to jest bardzo ważne, nad wodą czy na arenach sportowych. Dziękuję uprzejmie, klub Judo Samuraj miał zaszczyt być na Bukowym, pokazać państwu, przybliżyć trochę judo i miłej zabawy życzę i do zobaczenia.